Kuku. Dzień dobry. Myszko. Co ty robisz? Ubierasz się? Buta zjadasz? Nie zjadę buta. Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym jesiennym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek i tydzień zaczynamy nowym vlogiem. Uwielbiam to robić, bo uwielbiam rozpoczynać dzień nowym vlogiem, bo wtedy czuję się zmotywowana, żeby coś konkretnego robić, ale jednocześnie mieć taki dosyć spokojny ten dzień i taki spokojny start tygodnia. I mam wrażenie, że nauczyłam się tego dosyć niedawno, że po prostu muszę trochę, wiecie, zaufać czasowi, trust the time, trust the process. Nie wiem, jak to nawet tak powiedzieć, jakoś sensownie bardziej. W każdym razie, no chodzi o to, że okej, mam różne jakieś tam swoje plany na ten tydzień, mam różne zadania, które muszę dokończyć i mówię tutaj muszę, no bo tak, bo są na przykład związane z pracą. Natomiast jest też trochę takich rzeczy, które chciałabym robić, ale nie nakładam na siebie presji, żeby to zrobić na przykład wszystko dzisiaj. Ja lubię sobie zapisywać wszystkie te zadania na takiej jednej stronie w kalendarzu. Wtedy zapisuję sobie, co bym chciała zrobić w tym danym tygodniu. I są tam rzeczy związane z pracą, które sobie oznaczam, że są najważniejsze, no bo muszę je zrobić w tym tygodniu. A pozostałe to są takie dodatki, które chciałabym zrobić sama od siebie, typu no nie wiem, nagrać jakiś reels, który nie jest w ramach współpracy, ale chciałabym, jest to też dla mnie ważne, bo chciałabym, żeby to był content taki ode mnie dla Was. No wiecie, o co chodzi, czy też nagrać takiego vloga, jak na przykład dzisiaj nagrywam, tak? Więc właśnie tworzę sobie taką listę, ale jakoś tak się nauczyłam właśnie ostatnio, że ile mi się uda zrobić, tyle mi się uda zrobić i ja nic nie przyspieszę, a tym bardziej taką presję narzuconą na siebie, no tym bardziej tego nie przyspieszę, tylko wytworzę taki niepotrzebny stres, przez który jeszcze gorzej będzie mi te zadania wykonać. Także jakoś tak mam wrażenie, że trochę się do tego przyzwyczajam, trochę sama siebie, trochę sama się tego uczę, że po prostu jest jak jest i powolutku, powolutku do celu trzeba działać, tak? I każdy dzień przynosi nowe możliwości, ale też jest nie do końca przewidywalne i czasami jeśli nie mogę czegoś przewidzieć i po prostu jakiegoś zadania nie wykonam z tego powodu, no to trudno. Także to taka mała pogadanka wyszła na początku tego vloga. Kończył to już moją kawkę. I chciałam Wam opowiedzieć trochę na temat
Urodziny Nel, bo w sobotę wyprawialiśmy, obchodziliśmy urodziny Nel. Tak akurat fajnie wypadło, że sobota to był 22 października, czyli dzień jej urodzin. Nie wiem, jak do tego doszło, że Nel skończyła już rok. Naprawdę nie mam pojęcia, jak ten czas zleciał. Poza tym ona jest do mnie tak nadal taka malutka, że ciężko mi w to uwierzyć. Ale z drugiej strony, każdego dnia zauważamy takie duże zmiany zachodzące w niej, nie tylko w wyglądzie, ale też w jej zachowaniu, te nowe takie umiejętności. No dosłownie każdego dnia coś takiego zauważam, że po prostu robimy oczy na siebie, bo nie możemy uwierzyć w to, że ona już jest taka mądra, że tak wiele rzeczy rozumie, że tak wiele rzeczy potrafi. Także no naprawdę jest mi w to ciężko uwierzyć, że już od roku jestem mamą. No i zaplanowaliśmy, tak jak mówiłam, obiad i powiem Wam, że było cudownie, byli tylko najbliżsi i też mieliśmy sporo znajomych w sumie, takich, z którymi utrzymujemy kontakt, z którymi czujemy się bardzo dobrze, w których towarzystwie świetnie się czujemy i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni wszystkim, którzy z nami w ten dzień byli, bo było naprawdę cudownie, była fajna, taka ciepła, rodzinna atmosfera. No i nie mogłabym sobie tego wymarzyć lepiej, nawet gdybym zrobiła jakąś taką super fancy imprezkę, czy jakieś dekoracje, nie wiadomo jakie, których nie było, a byłaby inna atmosfera, to w ogóle by się to nie równało, bo naprawdę było tak cudownie. Nel chyba odczuwała tą atmosferę i przyjmowała jakby od nas te emocje. Na początku, jak przyszliśmy, no to spała, więc wyspana była, obudziła się chwilę, jak już byliśmy na sali, właściwie w restauracji, bo w restauracji robiliśmy jej urodzinki i później przez te kilka godzin, no nie wiem w sumie nawet do której tam byliśmy, szczerze mówiąc. Kurczę, totalnie jakoś tak straciłam poczucie czasu, ale byliśmy na pewno, no nie wiem, ze 3-4 godziny. Coś takiego, bo mieliśmy cały obiad i te dania w takich dużych przerwach dosyć przychodziły. I powiem Wam, że przez cały ten czas ona nawet nie zamarudziła. Nic a nic. Ona była tak szczęśliwa, wiecie, tyle cioć, wujków, babci, dziadków, że po prostu no było cudownie. Ona była przeszczęśliwa. Ona była w swoim żywiole. Ona uwielbia towarzystwo. Także tak z rąk do rąk, ten pobawił, tamten pobawił i ona była w swoim żywiole. W ogóle, no mówię, nie zamarudziła. Później jak wracaliśmy, to zasnęła nam w samochodzie. I było dłużej chyba tam siedzieliśmy, bo teraz jak sobie pomyślę, zasnęła nam w samochodzie i przespała się chyba z pół godziny, jak przyszliśmy już tutaj do domu, ale oczywiście jeszcze znajomi do nas przyszli do domu. I obudziła się o dziwo wieczorem, nie wiem, która to mogła być godzina, jakoś 19? Coś takiego pewnie, że się obudziła, czy nie no, myślę, że tak w pół do siódmej, mniej więcej powiedzmy. I później bawiła się z nami jeszcze jakoś do godziny 21, dopóki nie poszła spać, czy tam po 21 nawet. I tutaj też była przeszczęśliwa, że mamy gości, że jest z kim się bawić, otwierała prezenty i w ogóle no była w siódmym niebie. Także naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Mieliśmy też pyszne jedzonko, ale to totalnie jakoś tak nie miało znaczenia, bo była naprawdę taka fajna atmosfera, także mega, mega, mega się cieszę, że tak to wszystko wyszło, że w sumie dosyć spontanicznie planowaliśmy ten dzień, ale było naprawdę świetnie. Dobra. Jest jeszcze wiele spraw, o których chciałabym porozmawiać. Mam wrażenie, że jak przez kilka dni nie nagrywam vloga, to mam tyle do powiedzenia. Ostatnio jakoś tak to się ze mnie wysypuje, wypływają te tematy i jakoś tak mam dużo do powiedzenia ciągle. Ale nie chcę tutaj przedłużać, dlatego że jedziemy na zakupy, właściwie ja z Wami jedziemy na zakupy spożywcze. Byliśmy w sobotę właśnie jeszcze przed imprezą, przed obiadem na zakupach, bo mieli u nas zostać znajomi na noc, a wystawili nas i nie zostali na noc, ale zrobiliśmy zakupy bardziej takie właśnie pod kogoś, a muszę jeszcze dokupić parę rzeczy do jedzenia na ten tydzień, bo zrobiłam sobie planning, co będziemy jedli i znowu mam zamiar zrobić taki mały meal prep.
Nie wiem, ile zdążę dzisiaj zrobić, no bo jest już dosyć późno. W ogóle dzisiaj mieliśmy poranek właśnie z Nionią, z Tomkiem, taki dosyć spokojny, nie spieszyliśmy się jakoś bardzo. Ona jest teraz u babci, bo ja właśnie chcę jechać sobie na zakupy i mam kilka rzeczy związanych z pracą do zrobienia, także w poniedziałek zazwyczaj to jest taki mój dzień pracujący, plus tutaj nagrywam vloga i mamy godzinę już po 12, także właśnie jedziemy na te zakupy i będę dzisiaj troszeczkę gotowała, także... Będziecie mi towarzyszyć. Nie wiem, czy to było widać, jak nagrywałam, ale jak się odwróciłam, to zobaczyłam to. Zobaczcie, on wygląda na małego w kamerze, ale jest naprawdę duży. Tak, jak ja mam się ciebie pozbyć? Jak ja mam się wyrzucić za okno? Nie wiem, ale muszę się go pozbyć, bo nie da mi to totalnie spokoju. Dzisiaj rano było tak niesamowicie pochmurno, ciemno, a teraz wyszło słońce i zrobiło się pięknie. Także myślałam, że będzie taki bardzo ciemny, typowo gloomy jesienny dzień, a zrobiło się mega przyjemnie i słoneczko wychodzi. Nie jest tak takie pełne słońce, ale takie zza chmurek bardzo, bardzo przyjemnie się wydaje. Więc ja tym bardziej, że jadę do Biedronki, która jest w galerii, to nie muszę jakoś się mega ciepło ubierać. Ale chciałam Wam pokazać, jak fajnie wygląda nasz dresik, ten w kolorze ecru. Pokazywałam Wam ostatnio nowości na sobie. Jak byliśmy na budowie, robiliśmy zdjęcia. No i zobaczcie, jak fajnie wygląda ten dresik w połączeniu z taką oversize'ową kamizelką puffer. Ona jest z H&M-u, była w holu niedawno i zostawiłam ją sobie, bo jest naprawdę fajna właśnie taka do zarzucenia na jakiś spacer czy na zakupy. Właśnie tak wyskoczyć. Świetnie się to prezentuje. Bluza z kapturkiem. To jest bluza Lazy Ecru, właśnie mojej marki Blair Me. Zostawię Wam linka pod spodem w opisie. Do tego spodnie Smart, które są dresowe, ale to jest taki bardziej, powiedziałabym, elegancki dresik, dlatego że mają to przeszycie po środku, bardzo ładnie wyglądają i oczywiście założę do tego inne buty, chyba sneakersy po prostu, nie będę tutaj jakichś ciepłych super butów ubierała, no bo nie ma takiej potrzeby, ale bardzo mi się podoba taka właśnie jasna stylówka na luzie. No ja jednak najlepiej czuję się w takich właśnie odcieniach, beże, biele, ecru, to są moje barwy. And it is white. It's what keeps us together. And it's the reason we divide. Some days it's strong. Some days it's weak. Some days it's narrow and a little out of reach. Some choose to build it up. Some choose to tear it down. Leave it to ruin. Say this world's come to unwound. There's a high road that stands above. Zakupy, rozpakowałam troszeczkę, tu ogarnęłam, Tomek wpadł na chwilę i zjedliśmy i teraz powolutku będę brała się za mój meal prep.
I jeśli chodzi o ten tydzień, to mam tutaj moją listę, zawsze sobie zapisuję dania, bo no oczywiście nie jestem w stanie tego wszystkiego zrobić naraz. W ogóle też trochę żałuję, że mam tak mało tych szklanych pojemników z Ikei. Chyba będę musiała sobie zamówić więcej i wtedy będę tak porcjowała i będziemy tylko sobie wyciągać pojemnik i jeść. I też Tomek w ten sposób będzie bardziej regularnie jadł, bo on jak jeździ na budowę, to bardzo często jest tak, że przez większość dnia nie je nic, więc je tylko śniadanie, potem kolację, co jest bardzo niedobre, a tak to miał już ten gotowy pojemnik i by sobie tylko zjadł z niego, tak żebym chciała coś takiego wprowadzić. Natomiast na ten tydzień w planach mam po pierwsze kapuśniak. Nigdy w życiu nie robiłam kapuśniaka, ale zauważam, że znalazłam w przepisach, jak szukałam sobie w Cookidoo do Thermomixa, że przepis na kapuśniak jest dobrze oceniany. Kapusta kiszona jest zdrowa i jest to też coś takiego innego niż zwykle jemy. Także uznałam, że zrobię kapuśniak po raz pierwszy w życiu, także zobaczymy, jak mi wyjdzie. No, w Thermomixie raczej nie powinien nie wyjść, ale mam nadzieję, że będzie smaczny. Dalej mam risotto ze świeżymi pomidorami, dalej chleb twarogowy, który będę chyba piekła jutro, dlatego że w ogóle zlatałam się po sklepach za otębami, wiedząco nie było otębów i potem byłam w Carrefourze, który jest obok i spędziłam tam tyle czasu, w ogóle nie mogłam ich znaleźć, ale koniec końców udało mi się znaleźć otręby owsiane, bo takich potrzebowałam właśnie do tego chleba. Natomiast tak jak mówię, będę go piekła jutro, ponieważ kupiłam dwie bułki takie świeże na dzisiaj, także jakby ktoś miał ochotę, to sobie może zjeść, a jutro wolę upiec ten chleb na świeżo i wtedy pewnie połówkę od razu po upieczeniu zamrożę, no bo my aż tyle chleba też nie jemy. Dalej kolejne danie to taki... No taki właśnie, takie typowe danie meal prep, trochę taki miks wszystkiego, trochę taki bowl i tutaj zapisałam sobie sałata plus kurczak plus warzywa. Upiekę sobie po prostu kurczaka albo w takim rękawie do pieczenia, albo po prostu na blaszce, zobaczę jeszcze, w przyprawach. Do tego właśnie pokroję nie sałatę, tylko kupiłam akurat kapustę pekińską i warzywa i włożę właśnie to w te pojemniki. Przeglądałam sobie też wczoraj Pinterest i właśnie tak mnie natchnęło pod kątem meal prep, żeby pakować właśnie tak wszystko fajnie i żeby robić też takie szybkie, proste dania typu właśnie to podpieczony kurczak czy tam podsmażone jakieś inne mięsko albo jakiś sos zrobiony, do tego jakieś warzywa, makaron, ryż albo nie wiem, jakieś pieczywo, cokolwiek, albo właśnie warzywa same. I to sobie pakować i później mieć od razu gotowe do zjedzenia. Dalej mam kanapki z pastą z jajek, które będziemy jeść właśnie z tego chleba. No to pewnie jutro zrobię. Natomiast pastę z jajek chyba wolę mieć świeżą. Ewentualnie wieczorem ją dzisiaj przygotuję i spakuję w pojemnik, żebyśmy mieli na jutro. Dalej moja słynna lasagna, której nie robiłam już naprawdę dawno, ale przeglądałam sobie przed zakupami moje zapasy i mam makaron do lasagni niezużyty, który już długo mam w szafce i stwierdziłam, że to jest czas najwyższy, aby go zużyć. Nie wiem, czy w tym vlogu, ale chciałabym generalnie nagrać Wam ten przepis, ponieważ już bardzo dawno, jak ja tak chwaliłam tą swoją lasagne, że ona jest taka pyszna i że ciężko mi jest znaleźć taką, która tak nam smakuje jak ta moja domowa. No i wtedy właśnie było trochę próśb o to, żeby ten przepis Wam podać. Ja to robię tak naprawdę z głowy, nie mam żadnego konkretnego przepisu, ale może właśnie uda mi się nagrać, wtedy będziecie mogli się zainspirować i zrobić to chociaż mniej więcej tak, jak ja to robię. No i ostatnia pozycja na liście, oczywiście będzie więcej różnych jakichś tam posiłków, takich też na szybko, nie wiem, jogurt z owocami i tak dalej, czy tam inne kanapki, ale tutaj takie sobie spisałam, które bym chciała zjeść i mam na nie składniki po prostu. No i ostatnia pozycja to granola domowa, bo mam tutaj to musli czekoladowe, ono jest z tej firmy One Day More, pokazywałam Wam niedawno w food hallu, już prawie całe zjadłam. Natomiast wtedy przez pomyłkę kupiłam musli zamiast swojej ulubionej granoli z tej firmy i to też jest ok. Natomiast po pierwsze, nie mogę znaleźć nigdzie tej mojej ulubionej granoli, a po drugie stwierdziłam, że może tak czy siak lepiej będzie zrobić swoją własną domową i mieć taką świeżą i co jakiś czas po prostu jak będzie mi się kończyła, to sobie zrobić i chciałabym to zrobić dzisiaj, także jest plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw chciałabym wstawić ten kapuśniak. Być może jeszcze uda mi się zrobić właśnie tego kurczaka, pokroić sobie warzywa do tego. No i właśnie to.
granole. Razem sobie zrobimy. Pierwszy raz będę robiła granole. Nie przypominam sobie, żebym kiedyś robiła, bo już w Londynie kiedyś, wtedy częściej robiłam takie rzeczy, ale nie wiem, nie pamiętam. No dobra, w każdym razie biorę się najpierw za kapuściak. Robi mi się już kapuśnik, już się gotuje na ostatnim etapie i tutaj przygotowałam sobie wszystkie składniki do tych bowli. O, akurat już chyba gotowe całkowicie. A, jeszcze przyprawy dodam. No dobra, to za chwilkę, ale pokażę Wam, że tak. Przygotowałam sobie kurczaka w marynacie, dodałam tutaj miód, musztardę i oliwę z oliwek i przyprawę i upiekę go w ten sposób, potem go tak delikatnie pokroję, do tego będzie pekinka, kukurydza, papryka, czerwona cebula i oliwki, akurat to co miałam w domu, no i pomyślałam sobie, że jak tutaj mam resztę makaronu ryżowego, no to dogotuję go i do dwóch bowli, bo więcej to pewnie nie da rady, no bo byłoby tego za mało, ale do dwóch bowli dołożę jeszcze właśnie ten makaron ryżowy, żeby było takie, żeby był bardziej taki, wiecie, pełen ten posiłek. Także już będę miała dzisiaj to z głowy, przykryję tego kurczaka folią, bo okazało się, że nie mam rękawa, więc przykryję go folią aluminiową i będę piekła, no tak 190 nagrzałam. I tak po 20 minutach sprawdzę, czy już jest ok. Może tam w trakcie będę zaglądała z uwagi na to, że no jest tutaj jednak miód, więc nie chcę, żeby to się za mocno poprzypalało, poprzypiekało. Także będę zaglądała, może delikatnie jeszcze podleję wodą. Test smaku pierwszego kapuśniaka. Jest jeszcze gorący, ale tak pół miseczki sobie włożyłam na spróbowanie. Jest ok, chociaż chyba sobie go troszeczkę doprawię, bo specjalnie nie dawałam pieprzu, soli, żeby móc też go dać Nelusi. Także nie jest aż tak kwaśny i następnym razem jakbym miała robić, to dałabym na pewno więcej kapusty kiszonej, żeby był jeszcze bardziej kwaśny, bo tego mi tutaj brakuje, natomiast naprawdę jest ok, także myślę, że można śmiało odtwarzać ten przepis Thermomixa. Z kiełbaską jeszcze lepszy. Także myślę, że jeszcze powtórzę ten przepis kiedyś. Tylko właśnie już sobie go troszeczkę poprawię pod swoje upodobania. No i to też jest sposób dla mnie, żeby trochę więcej warzyw jeść i w swoją dietę wprowadzać. No bo przyznaję, że ja naprawdę jem mało warzyw, ja jakoś nie przepadam za warzywami jak dziecko. A teraz, żeby dawać dobry przykład swojej córce, no to mam motywację i też w ogóle ostatnio ugotowałam zupkę, właściwie takie danie trochę z Thermomixa, tak delikatnie rozdrobnione dla Nel, właśnie są tam przepisy dla dzieci. I Nelka pogardziła totalnie tym daniem. Ona chyba już woli po prostu jeść to, co my, a nie takie bezsmakowe jakieś breje. Ona lubi kawałki w jedzeniu, a nie właśnie takie rozdrobnione. Także myślę, że spokojnie będę jej dawała, znaczy już jej daję w sumie to, co my jemy. Oczywiście bez jakichś tam mocnych przypraw, bez dodatku soli. Natomiast no nie widzę sensu też w robieniu dodatkowo dla niej jakichś posiłków, których ona nie zje. No i też to jest właśnie dla mnie taką motywacją, żebyśmy my się trochę zdrowiej odżywiali, także myślę, że wszystkim nam to wyjdzie na dobre. Dobra, doprawię sobie trochę, zjem i idę troszeczkę jeszcze popracować i spadam pomalutko.